Tylko sprawdźcie, sprawdźcie Tuska, co mówił i co robił. Sprawdźcie, my sprawdzamy. Powiedział, to my prorosyjscy, proszę do kamerki, ja też mogę pójść do kamerki. Pan, każdy może pójść, a czego się boi? Nie wszystko nam wyszło, nie udały się nam mieszkania, nie będę mówił o tym, co się nam nie udało. Ale zmieniliśmy i przebudowaliśmy scenę polityczną. To jest uderzenie w czuły punkt. Obce mocarstwa, motęgi nie raz decydowały o naszej sprawie. I to nie mogę im tego, chciałem powiedzieć, wybaczyć. Ale mam o to ogromny żal. Dobry wieczór Państwu, to jest Wieczorny Ekspres. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o marszu, który się odbył wczoraj, o tym, co z niego wynika i co będzie wynikało dla naszej sceny politycznej. Będziemy rozmawiać też o liczbach, bo każdy liczy po swojemu, zupełnie inne liczby wychodzą. Ale drodzy Państwo, moimi gośćmi będą później między innymi Rafał Ziemkiewicz, a także Antoni Dudek. Natomiast za chwilę rozmawiam z Tadeuszem Cymańskim, posłem PiS, ale wcześniej jeszcze zadamy Państwu pytanie w naszej sondzie. Czy 4 czerwca to dla Ciebie święto? Proste pytanie. Prosimy o proste odpowiedzi. A przy okazji zasubskrybujcie Państwo profil na Wieczornego Ekspresu, Super Ekspresu, na kanale, na którym nas oglądacie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Pośle. Witam serdecznie. Witam No to ile? 50 tysięcy, 100, 200, 300, 500? Jest już, ktoś nawet powiedział z Platformy, że 800 bodajże dzisiaj, więc rośnie, a w PiSie chyba maleje, bo niektórzy mówią, że a to tam porażka, mniejsze niż najmniejsze marsze niepodległości, za chwilę... Takie powiedzenie kiedyś było, że prawda jest po środku. To chyba niedobre powiedzenie, bo ona gdzieś tam jest, ale skrajności... A to wie pan, co trzeba zrobić w takim razie? Podkręcić w jedną stronę, czyli ci, co bardziej podkręcą, bo to rzeczywiście w przypadku demonstracji tak jest, dlatego jedni strasznie zawyżają, drudzy zaniżają, bo wszyscy uważają, że prawda będzie po środku. No ja patrzę na to, bo to nie jest tak, milion, to jest ja matematycznie, to jest, jeżeli na jednym metrze, tylko to jest luźne ustawienie, to jest 1000 na 1000, czyli to jest kilometr w kwadracie. Liczył pan to? Nie, kilometr w kwadracie to jest milion, 1000 tysięcy, no 1000 metrów, 1000 metrów, tak sobie obrazowo. I stadiony, jeżeli ma stadion 50 tysięcy, no to są, to jest, to takie 4 stadiony, bo ta ulica była wypełniona, to można mówić, że 1 800 000, 500, ktoś powie 50, no na pewno nie było mało tych ludzi, to jest na pewno można powiedzieć, ale ja to szacuję gdzieś ponad 100, 200 w tych granicach, ale nie 500, po prostu, bo 100 tysięcy, 200 tysięcy to są 4 wypełnione stadiony 50-tysięczne, ale to nie jest problem, o tym nawet nie warto języka strzębić, i się, bo oni będą wyolbrzymiać i się podniecać, a ja będę hamował, to stara metoda i w odwrotnej sytuacji było byłoby vice versa. Wiemy to. No dobra, panie pośle, ale była to bardzo duża demonstracja. Tak, to jest... Udało się Tuskowi rzeczywiście ściągnąć naprawdę bardzo dużo ludzi, nawet uwzględniając, że ściągnięto, zwieziono autokarami aparat Platformy, że tam przyjechał cały Wilanów, Białołęka, to mimo tego była to bardzo duża demonstracja przy... Wydaje mi się, że dużo większa niż marsze papieskie, które były bardzo, no powiedzmy, że pewnie raczej elektorat PiS-u w nich maszerował niż Platformy Obywatelskiej. Szczerze mówiąc, tamta strona przyciągnęła więcej na swoje demonstracje. Nie czuje pan niepokoju z tym związanego? Nie, nie czuję niepokoju. Uważam, że to jest dowód też, paradoksalnie, o czym niektórzy nie mówią, że demokracja ma się świetnie. No i w ramach tej demonstracji... Proszę bardzo, każdy demonstruje, spotyka się, wolność... Spory dotyczą czasami formy tych demonstracji i tego, co im towarzyszy, bo to jest bardzo niepokojące. Dobra, ale panie pośle, jak zaraz w ramach tej demonstracji, jeżeli wyniki demonstracji przeniosą się na wyniki wyborczej, to w ramach tej kwitnącej demokracji stracicie władzę. Nie tak, ja myślę, nie jestem jakimś ekspertem od PR-u i od takich badań, ale myślę, że to nie jest tak, że demonstracja duża i ludzie zaczynają inaczej myśleć. To nie o to, bardziej wydarzenia różne, obserwacje i doświadczenia osobiste wpływają na poglądy ludzi, ale mamy dość stabilną tą scenę i tutaj, a poza tym bać się, tylko słabi się boją. My mamy swój program i ja myślę, że urna jest najważniejsza. Natomiast sukcesem Tuska było to, że tutaj jednak trochę, nie powiem, że upokorzył, ale to był on.
i ta reszta, czyli jednak te wydarzenia ostatnich dni i ta presja wywołała, że w cieniu, no na tej platformie widzieliśmy polityków innych partii, ale oni byli, a więc Donalda to jest sukces osobisty, on chce być tym liderem. Tu niektórzy, będzie pan miał Rafała Dziękiewicza, to też się do tego odniesie, jak to jest skomentowane, bo to jest czasami trochę taka bardziej subtelna gra, ale samo defilada mówię, odbyła się ta demonstracja i myślę, smutne było tylko to, co widziałem przynajmniej, te niektóre towarzyszące wypowiedzi, a zwłaszcza dzieci mnie przeraziły, bo w telewizji widziałem te dzieci, PiS do piekła. I jeżeli tutaj widziałem pytanie, czy Tusk dzieli naród, to ja bym przywołał jedno powiedzenie, ale szaty anioła czy jagnięcia ubrany człowiek, który, cytuję, nazwał nas, i pan też tutaj zaprosił, wcielone zło. I słucham, obserwuję też, bo trzeba obserwować konkurencję, jak on mówi do ludzi, jakich używa sformułowań bardzo mocno, bo to po twarzy widać, co się w głowie jarzy, więc na pewno nie jest aniołem pokoju. To raczej zarzewie konfliktu i myślę, że robi to inteligentnie, z wyrafinowaniem, z premedytacją. Bardzo, bardzo erystycznie to rozgrywa. Natomiast pytanie, czy większość społeczeństwa da się na to nabrać, bo te wszystkie programy, teraz zamienił się w wielkiego socjalistę. No. Ja poglądy miałem niezmienne od wielu, wielu lat i jaka jest wiarygodność kogoś, kto przez 8 lat można wszystko sprawdzić. Ja nawet prowokacyjnie mówię, jak jestem na spotkaniach i powiem to tutaj też, nie wierzcie politykom. Nie wierzcie mnie, od siebie zacznę. Nie wierzcie liderom wszystkich partii. Macie rozum, wystarczy kliknąć, sprawdzić. Sprawdzić, kto co robił. Bo mówić, tak zwany bajer, to mamy opanowany. Zaraz przyjdą inni i będą tak samo mówić, wie pan, każdy w swoją stronę, każdy orze jak może. Natomiast się liczą fakty. I kończąc, powiem, że tak polityk się sprawdza wtedy, kiedy ma władzę. A żołnierz nie sprawdza się w koszarach ani na poligonie, tylko na froncie. Proste? Pan, panie pośle, nawiązał do tego zaproszenia. To nie zaproszenie, tylko przestroga przed imprezą wyborczą, że można czasami przeimprezować i tak i potem zostać w tym na dłuższy czas, jak wszyscy będą bawić się ostro tylko i wyłącznie w kampanię wyborczą, bo to ostatecznie też rodzaj ostrej zabawy. No właśnie, panie pośle, pan stwierdził, że Donald Tusk polaryzuje, dzieli Polaków, gra bardzo ostro. Czy to mu służy politycznie? Pokaże to wynik wyborczy. Myślę, że nie. I cała nasza też tutaj bardzo ważna odpowiedzialność jest, również dziennikarzy, żeby jednak obiektywizować przekaz. Bo pytanie jest proste. No. Ludzie patrzą wbrew temu, wczorajsza manifestacja, co można zauważyć. Moim zdaniem słabością było to, że oni ciągle mówią o wolności, ciągle mówią o praworządności, a do mnie wielu ludzi, no może nie wszyscy, ale spora grupa mówi, ty weź powiedz tym swoim kolesiom tutaj w Warszawie, że ja tą praworządność do gara nie włożę. Ludzie patrzą problemami codziennego dnia. Mieszkanie to jest problem, praca, ceny, inflacja, wypoczynek, leczenie, wykształcenie. Tym żyją ludzie. Tak? To dlaczego wy przez ostatni czas konsekwentnie, sumiennie mówię, wy jako Zjednoczona Prawica... Tak, dobrze pan to mówi, bo ja poszedł kategorią... Okej, okay, no, szerokiego obozu, zresztą chyba pan, to nie zauważyłem, żeby pan był szczególnym fajterem w tych bratobójczych walkach na prawicy. Dlaczego, kiedy macie ostatnio trochę rzeczy, którymi się tam możecie w miarę pochwalić, inflacja spada, jakaś tam produkcja rośnie z 13, 14, trochę osób dostało zwroty podatkowe z PIT-u z Polskiego Ładu. Czym się PiS zajmował w ostatnim czasie? Pompowaniem Donalda Tuska. Komisja politycy prawicy prawie nie kryli, że to komisja dla Donalda Tuska niektórzy. Gdzieś tam Tomasz Listoś powiedział, wiadomo, że on bredzi od dawna, trzeba było spot wypuścić. Co druga wypowiedź wszędzie o Donaldzie Tusku. W mediach prawicowych, szczerze, też wszędzie, gdzie się nie włączy Donald Tusk. Polska prawica pompuje i PiS Donalda Tuska jakby Tusk jej płacił prawie, że. Jest akcja i jest reakcja. I jakie pytanie, taka odpowiedź. Jaka choroba, takie lekarstwo.
To inaczej mówiąc, tańczycie jak wam to zagra. Taniec śmierci już na to nie patrzę. Ale proszę, proszę sprawdzić. No, uważam, bo pytanie, po co w ogóle ten temat został wywołany? Byłem w innym programie dwa dni temu i takie pytanie postawiliśmy w tym programie. Gdyby nie doszło do tej strasznej wojny i ataku na Kijów z tym całym w tamtym roku, bo temat wpływów rosyjskich, on wszyscy wiedzieli, przecież oni, Sowieci, komuniści, Rosja, przecież nie bądźmy naiwni. Na całym świecie cały czas było to prowadzone wobec wszystkich rządów. Od 1989 roku, jak się tak mówi, to nikt naiwny nie jest, ale to było gdzieś tak, tam jakiś szpieg, tam jakaś sprawa. Teraz, kiedy wybuchła wojna, świat się przekonał, że to nie tylko armaty sowieckie, to również wpływ na wybory amerykańskie i polityczny kontekst, i nas oskarżono. To Donald Tusk mówił o tej komisji. Ja odczytuję to wszystko jako odpowiedź, jako reakcję. Chcesz się dowiedzieć? To proszę bardzo. No to przecież pan kamerki, kamerki. To przecież pan potwierdził to, o czym mówiłem. No, że? No tu wam zagrał melodię, a wy gracie, pompując go. No nie można, wie pan, jeżeli jest publiczny, jest lider niekwestionowany, bo nikt nie odmówi, że wrócił, zasmucił, czy pobudził, bo różne są na ten temat opinie, że ten Tusk jest taki, siaki i owaki, ale no Donald jest tym liderem i on prowadzi to całe towarzystwo, no to my nie możemy też nie reagować. Mówimy, sprawdzam. Teraz prezydent powiedział, sprawdzam. Dlatego powiedziałem przed chwilą w tym programie, nie wierzcie, tylko sprawdźcie. Sprawdźcie Tuska, co mówił i co robił. Sprawdźcie, my sprawdzamy. Powiedział, to my prorosyjscy, proszę do kamerki. Ja też mogę pójść do kamerki, pan. Każdy może pójść. A czego się boi? Kto broi, ten się boi. Dobre powiedzenie? Dobre, ale na złodzieju czapka gore. Ale czy pana zdaniem koncentrowanie się na Tusku i na Platformie przez PiS to jest najlepsza droga do skutecznej kampanii wyborczej, abstrahując od tego, czy jest to zdrowe społecznie? To jest bardzo dobre... Nakręcanie tej wojny z obydwu stron. W tym jest pewna inteligentna podpowiedź w tym pytaniu. Oczywiście ograniczamy tak, się, pytanie sugestia. To może być tak, to może być pewna nawet pułapka, żeby też nie, bo lepsza zła sława niż żadna. Krytykując kogoś, lansujemy kogoś. Przecież tak, tak, dobro jest ciche, schowane, spokojne, niewidoczne, a zło, zwłaszcza ucieleśnione, bo on mówi o nas wcielone zło, a jaki on baranek? Więc tu pan ma rację. Uważam, że tu bardzo ważna jest też roztropność i pewna mądrość, żebyśmy się nie ograniczyli, nie dali sprowadzić, bo ważne, kto narzuca narrację w polityce. Okej, zgadzam się z panem. Natomiast my, to nie jest tak, że tylko tym Tuskiem żyjemy. Spokojnie. Mieliśmy konferencję... Nie, no jest jeszcze Borys Budka, Szymon Hołownia, Kosiniak-Kamysz, szereg innych postaci z Platformy. Te pytania i to myślenie jest ważne i trzeba tutaj bardzo uważać, żeby nie zrobić błędu. Natomiast myślę, że robimy bardzo dużo konkretami, pokazując, co robiliśmy. Mhm. I można mówić różne rzeczy o nas. Nie bez racji, bo też nie aniołki jesteśmy. Mamy swoje, nie widać za uszami. Nie ma idealnych ludzi, idealnych partii, idealnego świata. Natomiast mamy skuteczność. Nie wszystko nam wyszło. Nie udały się nam mieszkania. Nie będę mówił o tym, co się nam nie udało. Ale zmieniliśmy i przebudowaliśmy scenę polityczną. Tak dalece, że dzisiaj liberałowie, dzisiaj to słowo, niech pan zobaczy, wszyscy się wyrzekają. O tym Balcerowicz ciekawe rzeczy powiedział. Się i wymsknęło im, prawda? No bo gdzie jest wolny rynek? Gdzie są ci, którzy mówili, masz dzieci, to za nie płać? Którzy nie dawali... Ja tutaj powiem jeden przykład konkretny. Jak dbała o polskie rodziny i ile dawała rodzinom polskim Platforma, kiedy miała władzę, to jest dzisiaj funkcjonujący zasiłek rodzinny. 94 zł, 125 zł na dziecko, przy dochodzie 672 i dzisiaj on, jedno jeszcze bardzo ważna rzecz, myślałem co tu powiedzieć, to powiem. Proszę Państwa, przysłuchajcie się. Na spotkaniach pani Leszczyna, Hennig-Kloska załamują ręce. Katastrofalny stan finansów publicznych. Mówią tak? Katastrofa. Drugi budżet. Będą pokolenia spłacać, tak? Więc jest katastrofa. To mówią? No mówią. A jednocześnie, uwaga, a jednocześnie nie 2%, 0%, nie 800 zł. A teraz i najciekawszy hit,
72 tysiące, bo on się pomylił, 6 tysięcy miesięcznie razy 12, to jest 70. O 70, od 30, ponad 40 tysięcy podnoszą kwotę wolną, a to nie wszyscy muszą wiedzieć. Proszę Państwa, to jest prawie 40 miliardów złotych. Mówią, że jest katastrofa, a idą po sznurku. Pan mówi, że my idziemy za Tuskiem, a oni idą narracją, bo myśmy zmienili politykę państwa w kierunku bardziej prorodzinnej. Niezależnie od różnych niedociągnięć, czy nawet błędów, czy różnych sytuacji. I to jest bezdyskusyjne. I chcę w kampanii to powiedzieć i każdy sobie musi odpowiedzieć na pytanie, jak on dbał o moją rodzinę, oni, i jak teraz. I sprawiedliwa ocena. Jeżeli będzie to sprawiedliwa ocena, umiarkowanym optymistą jestem i spokojny o wynik wyborów. Panie pośle, takie wydarzenie jak to, które z którym mieliśmy do czynienia wczoraj, przepraszam, czyli wielka demonstracja, to jest mobilizacja elektoratu. Coś bardzo ważnego przed wyborami. Bardzo ważne też, kto kiedy to zrobi skutecznie, to będzie miało bardzo istotny wpływ na wynik wyborów. Można powiedzieć, że Donald Tusk właśnie dokonał tego kulminacyjnego momentu mobilizacji swojego elektoratu. Pytanie, czy będzie to powiększał, czy się rozluzi. Czy wy przewidujecie taki moment kulminacji albo po prostu takiej mobilizacji, czegoś takiego, co poruszy waszym elektoratem? Wydaje się, że trochę taką sprawą miała być obrona Jana Pawła II, ale po prostu wydarzyła się za wcześnie przed wyborami. Teraz patrzę na to czysto z perspektywy taktyki politycznej. To już trochę wygasa, prawda? To bardzo ważne, trudne pytanie. Może wy byście mieli taką swoją demonstrację? Nie wiem, czy coś takiego będzie zrobione, bo nie jestem w gremiach kierowniczych. Proszę, pierwszy pomysł z brzegu 15 sierpnia, rocznica Bitwy Warszawskiej. Są obchody państwowe, duża... Być może, na pewno okazje są i jest możliwość takiej demonstracji, może marszu poparcia, bo to wszyscy tak pięknie tu w obronie demokracji, bo można różną narrację zbudować. Ale ja jeszcze raz powiem... Ale potem będą liczyć demonstrantów, będziecie mieli mniejsze. Ja tego nie przeceniam. Nie chciałbym, chcę unikać tego takiego zjadliwego, takiego kąśliwego, takiego narracyjnego, poprawnego politycznie, żeby to wszystko nicować, obracać i pomniejszać. Ale jest powiedzenie, te przysłowia są bardzo dobre. Widać po twarzy, co się w głowie waży. I jeszcze więcej, wielokroć, bo to trzeba powiedzieć chyba tak, oglądało to, niż było w Warszawie, w telewizorach, twarze tych ludzi. Owszem, były radosne wypowiedzi, nagrane tam, wybrane czy inne przebrane, ale wydaje mi się, że nie było, jak to się mówi, szału, jak to mówi młodzież. Zaczął ten Wałęsa, jak zaczął się chwalić, no to w ogóle był moment znamienny. Wystąpienia moim zdaniem też nie było rewelacyjne i nie widziałem tego euforii i entuzjazmu. Nie przekonał pan Lech Wałęsa swoim przemówieniem? To jest już... Ale zostawmy prezydenta, wiadomo, cały Wałęsa jaki jest, to było ryzyko go wpuścić. No, zaczął się chwalić tak niemiłosiernie, że ludzie już zaczęli buczeć. No to był niewypał na początku, ale nie wyzłośliwiajmy się. No tak jest, jak jest. Natomiast myślę, że jednak po tych twarzach było widać, że nie było euforii. Ciągłe mówienie o wolności, jaki zły jest PiS, ludzie czują też przez rękę, bo niechęć. No ale to było wiadomo, że oni to będą mówić. No tak, ale czy to jest nowe paliwo, czy to jest coś nowego? Mnie się wydaje, że i my musimy też obudzić. Polacy oczekują nowego otwarcia, wizji. My zapewniamy jedno, kontynuację polityki prospołecznej, dajemy konkretne propozycje. Można się z tego śmiać, ktoś powie autostrady, ale proszę bardzo, leki, autostrady i te 800 zł. Ale wiedzą, co po nas się można spodziewać. A oni, jaki mają program? No oni was za bardzo nie lubią i to jest ich głównym częścią programu. 8 gwiazdek. Tak, ale badania pokazują, ludzie oczekują od polityków, że dadzą im tego, czego oczekują. Tak. Elektorat wasz z badań wynika, że oczekuje przede wszystkim dwóch rzeczy. Socjału, czy powiedzmy rozmaitych rzeczy związanych z finansami, z gospodarką, raczej takiej gospodarki redystrybucyjnej, nazwijmy to, niż liberalnej, a zarazem bezpieczeństwa. Daliście już dość dawno, dość sporo ludziom i już to mają. Równocześnie mieliście trochę inflacji, a jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, wojna się odwróciła 1000 kilometrów, a nawet dużo dalej od polskich granic, więc już ludzie się tak nie boją. Natomiast ta oferta niechęci do PiS-u,
nad którą też troszeczkę w różnych momentach zapracowaliście, nie da się ukryć, i jest bardzo sprawnie wdrażana przez drugą stronę w tym momencie. Można powiedzieć, że odpowiada bieżącemu popytowi i niedosytowi. To jest pułapka, w której się trochę znajdujecie. Wasz elektorat jest wykarmiony, zadowolony, trochę rozleniwiony, a jeszcze poczuł się bezpiecznie, a elektorat Tuska jest żądny zemsty i obrażania krwi i tak dalej, i tak dalej. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, zemsty, dobrze pan powiedział, a jest napisane w piśmie: pomstę zostawcie mnie, mówi pan. Panie Donaldzie, niech pan o tym pamięta. On mówi o rozliczeniu, nie chcemy zemsty, ale jednak działania i wypowiedzi wielu ludzi i tolerowanie pewnych spraw zwrócę uwagę na może szczegóły. Ale jeżeli prominentny polityk jeździ cały czas i ma te gwiazdki, PiS, wiemy o co chodzi, i nie spotyka się z żadną uwagą albo ze strony partii, u nas też się zdarzają, ale u nas, jeżeli ktoś przegnie, to jednak powinien być napomniany. Tu chodzi o to, żebyśmy gasili. No, bo to też różnie z tym bywało, tak, bądźmy sobie szczerze. Ja mówię, dobrze, jeżeli coś złego, proszę o tym mówić, ale to jest moim zdaniem narracja. A co do tego, że to trafia na podatny grunt, przecież nie ukrywajmy, całe 8 lat, właściwie w ostatnim okresie, to już w ogóle mieliśmy pod górkę. 3 potężne, no nie od nas należne, COVID, potężny. Każda władza, która rządzi, w szykowidzie musiałaby, wie pan, na głowie stawać. I to były ogromne pieniądze, ponad 200 miliardów. To był inflacyjny impuls, ten wewnętrzny. A oni krzyczeli wtedy, proszę sprawdzić. Ja ciągle mówię, sprawdźcie, zobaczcie, co mówili wtedy oni. Mało, wolno, więcej, tak mówili. 200 z PFR-u poszło miliardów złotych na to. To jest jedna rzecz. Wojna. Zaskoczenie ogromne. Zachęcam. To nie moja bajka, Zbyszek Zaborowski, były poseł SLD. Wywiad plusie minusie. Przeczytajcie, jak on ocenia. Myślę, że dość obiektywnie mówi, co zostawiono, jaką armię zostawiono, jakie wojsko zostawiono. To, że my za mocno się trochę pochwaliliśmy, bo system jest budowany obrony. To prawda. Ale oczekuję i chcę uczciwej, surowej, ale sprawiedliwej oceny. I ocena jest porównaniem. Oni i my. Kto jest bardziej wiarygodny? Co zostawili? Kto wziął za rogi byka i podniósł? To był drugi cios. Mówię wojna. Z wszystkimi konsekwencjami. Ukraińcy. Mam 9 Ukraińców, 2 siostry i córeczki ich. Ile wydajemy na tych Ukraińców? Ja mam pod moją opieką, tak, mogę tak powiedzieć, w moim mieszkaniu, które im udostępniłem. Ale to jest wszystko, jakie wysiłki robimy. I trzeci, najbardziej straszny. I to niestety trzeba powiedzieć głośno. Sabotaż, dywersja w Brukseli. Dobra, gdyby ponad podziałami powiedzieli tak, my się z nimi policzymy przy urnie w październiku. Panie Timmermans, Ursula von der Leyen, daj te pieniądze. Jest wojna, potrzebujemy tych pieniędzy. One by już tu leżały, rozumie pan? Ale oni rezolucję, Biedroń mówi nie dawać. Trzaskowski powiedział, jestem dobrej myśli, że będą nowe warunki postawione Polsce. Powiedział tak? I co? Cisza. Niech pan coś odpowie. Dobra, na to pytanie. Jak to jest sabotaż. Już odpowiem panu, co Bruksela, tak. Co Bruksela odpowiada. Dzisiaj ja mówię o Polakach, bo oni są, ja nie odbieram polskości, ale to są działania na szkodę państwa. Przeskoczymy do Brukseli na chwilę. Tak. Dzisiaj TSUE uznało, skrótu nie muszę rozwijać, bo to już jeden z największych, najbardziej znanych skrótowców w Polsce. Dzisiaj TSUE uznało, że nasza reforma sądownictwa jest niezgodna z unijnym prawem. Kolejny rozdział o wojny. Postrzega pan to jako element, koreluje to pan z momentem wyborczym, kampanii i tak dalej, czy sądzi pan, że to przypadkowe orzeczenie? Się trochę zdenerwowałem, bo to są takie tematy, proszę pana. Proszę pana, tak, tak. Platforma Obywatelska i Donald Tusk ma sprzymierzeńców w czołowych greniach europejskich i chcą te wybory wygrać, korzystając z pomocy ich. Obca ręka. To Czarnowisko, ktoś powie. No tak, to jest, były wypowiedzi nawet. Życzenia dla Donalda. Donald, mam nadzieję. I nie jest wcale tajemnicą, to jest hipoteza, ale sprawdźcie to. Jeszcze raz, cały czas powtarzam, sprawdźcie. Bo każdy sobie rzepkę skrobie, każdy orze jak może. Sprawdźcie, co kto mówił, co kto robił. I to, że jest dywersja i że polscy europosłowie z opozycji w Parlamencie Europejskim zabiegają i nawet mówią, wygramy, forsa będzie. Tak, proszę pana, to jest, oni mówią o zagrożonych wyborach demokratycznych, to my powinniśmy mówić.
Bo wybory powinno być polską ręką, w polskiej urnie i u nas w Polsce rozstrzygnięte. A każda ingerencja z zewnątrz, obojętnie czyja, to jest uderzenie w czuły punkt. Obce mocarstwa, motęgi nieraz decydowały o naszej sprawie. I to nie mogę im tego, chciałem powiedzieć, wybaczyć. Ale mam o to ogromny żal i mówię o tym, a jak ktoś nie wierzy, to niech sprawdzi. Dobra, to jeszcze jeden aspekt. To jest straszne. Wczorajszego marszu, że... Niemiecki europoseł nigdy, proszę pana, by tak nie zrobił, czy innej nacji. Byłem w Europarlamencie, oni tak. Oni, ein Volk, ein Reich... A my, nie wiem co, jakiś syndrom jest. Tu się policzmy, no, ale nie tam. Ale chyba pan nie chce, żeby... Nie wykorzystujmy. Chyba pan nie chce, żeby polscy posłowie mówili ein Volk, ein Reich i te inne sprawy. Mówię to z gorzką nutą, bo proszę pana, Niemcy, wiadomo, panie... Niemcy, ale proszę pana, oni, co by nie mówić, tam rąsia w rąsie. A my... Oni emigrantów wpuścili, my nie wpuściliśmy. Panie pośle, ale zostawmy to na chwilę. Koalicjant. Wczoraj widzieliśmy wszystkich liderów opozycji idących w marszu. Generalnie rzecz biorąc, jest zbliżenie, można powiedzieć, że jest zbliżenie liderów opozycyjnych. Można powiedzieć, że wszystkich Tusk wziął za twarz. Jak na to nie patrzeć, to chyba utrudnia perspektywy koalicyjne po wyborach Prawa i Sprawiedliwości. Dodajmy do tego, że Konfederacja, potencjalny koalicjant, ma bardzo poważny wewnętrzny problem, już nie wnikając w tą obyczajówkę, bo nie wiadomo jak było, a do tego jeszcze coraz więcej się mówi, że ma tam dość istotne wpływy Roman Giertych. W związku z czym wszystko wskazuje na to, że nie będziecie mieli zdolności koalicyjnej, a jak nie będziecie mieli zdolności koalicyjnej, to prawdopodobnie nie będziecie rządzić, bo jest małe prawdopodobieństwo, że zdobędziecie samodzielnie przewagę. Niezależnie od tego, jakie... Rozmawiacie jakie, z PSL-em, a Sołownia Marnowski... Jednak najbardziej pewny, spokojny byłby, muszę to powiedzieć, tylko nie na zasadzie, że sobie rzepkę skrobię, tylko po prostu no, wygrana, o to walczymy i będziemy o to walczyć, żeby samodzielnie zdobyć tą wieś, to wzgórze 231. To wzgórze 231 posłów. To jest bardzo trudne, bardzo trudne. Przy tych jeszcze utrudnieniach ogromnych, mówię o tych problemach, bo ja się też niesprytnie nie chcę tym zasłaniać. Ale uczciwie trzeba powiedzieć, że ten rząd działał w bardzo trudnych okolicznościach. Przejął, co przejął. I natrafił tej kadencji zwłaszcza. Ta wojna, COVID, no to naprawdę pod górkę. Ale będziemy o to walczyć. I to byłoby proste, przynajmniej wiadomo, czego. No dobra, ale to jest sytuacja, która jest... A inne konstelacje to się kroi normalnie, misz-masz, to będzie, proszę pana... No to widzi będzie... pan możliwość innej konstelacji? No ja uważam, że wodę z ogniem to jest para, proszę pana. Koła w ruch, para w buch. Wie pan to? No ale to co przez to rozumieć? Że pojedzie czy że się ulotni? Proszę pana, jestem pewny, że wilka ciągnie do lasu. Platforma może udawać i się maskować, nie wiem jak, ale znam ich dobrze. Obserwowałem tyle lat. Ja mam poglądy socjalne. Tego nie ukrywam. Tym się nie obnoszę. Ale zawsze miałem poglądy bardziej prospołeczne. Ale w tym momencie Tusk ma bardziej socjalne poglądy od pana. Jego rozdawnictwo przekracza wszystko. Na ustach, proszę pana. Ale oni, co oni naprawdę... Przecież napisane jest. Ja nie jestem taki, żeby wynikało, że cytuję tutaj. Ale nie ten, który woła panie, panie, ale ten, który czyni wolę ojca. Nie słowa, a czyny. Tak czy nie? Więc oni pokazali swoją troskę, jak zmniejszyli, proszę pana, zasiłek pogrzebowy. Panie pośle, kto dojdzie, panu podawał przykłady. Kto dojdzie teraz do władzy, będzie musiał pójść w rozdawnictwo, żeby wygrać następne wybory. Także chyba, żeby wygrała, jak jest samotnie Konfederacja. No proszę pana, ale nie pan, ani ja, tylko tysiące, miliony ludzi, Nowaków, Malinowskich, Kowalskich. Dobra, ale pan... Oni będą decydować o tym, proszę pana, komu uwierzyć, bo tu jest wiarygodność bardzo ważna, wiarygodność. Panu ucieka. A co, gadacie z PSL-em czy nie trochę? Widzi pan możliwość takiej koalicji? Moja próżność została połechtana. Ja jestem weteran, jestem znanym posłem, ale naprawdę nie jestem w gremiach kierowniczych. I pana pytanie, czy gadacie... Chciałbym być w takiej pozycji w partii. Nie wiadomo, czy lokalnie się pan nie będzie gdzieś układał. Ja panu nie, ja mogę powiedzieć o sobie. Ja mam znakomite, nie przesadzajmy, ale mam bardzo dobre relacje z bardzo wieloma posłami. Pielęgnowałem te rzeczy. Pomimo wojny polsko-polskiej i koalicji, i opozycji, przez wiele lat w Sejmie będąc, dbam o to zawsze, żeby utrzymywać poprawne relacje. Nawet z oponentami z różnych partii, jak była Samoobrona też, czy nawet Lewica. Bo to jest to, co powinno być.
bo my już tak ze sobą walczymy momentami, że ze sobą nawet nie chcemy rozmawiać. Więc rozmowy, pan mówił o PSL-u, znam te osoby, zwłaszcza pana Sawickiego, Zgorzelskiego, Kosiniak-Kamysz, to są ludzie, ale nikt o tym nie rozmawia, ani oni, ani my, bo mamy jasny cel. I to pytanie jest bardzo takie ślizgie, niebezpieczne, nikomu w głowie. Ani mi tutaj, ani on przyjdzie, nic nie powie. Gramy zawsze o pełną pulę. Natomiast nauczycielką historia, nauczycielką życia, w praktyce, w życiu widziałem różne rzeczy. I pan widział, i tak ci, co nas słuchają, też widzieli. Wie pan, jeżeli będzie sytuacja taka, że nie będzie żadnej możliwości, to prezydent powierza komuś i ludzie rozmawiają. W Niemczech, jak nie było możliwości, zrobili ponad wszystkim. Zna pan tę sytuację? Tak, bo państwowy interes jest najważniejszy. Śliski, niebezpieczny temat to jest inny zupełnie. A jak pan widzi sytuację wewnątrz swojej własnej formacji, szeroko pojętej, czy wewnętrzny konflikt pana MM i pana ZZ, czyli premiera i ministra sprawiedliwości i ich środowisk politycznych, nie wykończy PiSu, jak wykończył kiedyś Platformę z SLD, konflikt Millera z Kwaśniewskim, a Platformę wycinanie rozmaitych przeciwników w rodzaju Schetyny Trzaskowska. Sprawiedliwie trzeba oddać, że ten spór, czyli różnica zdań, konflikt, niektórzy mówią, on miał podłoże na bazie konkretnych wydarzeń. Nie, on jest permanentny od początku. Ale kluczowe, kulminacja polegała na tym w momencie, kiedy była praworządność, Fit for 55, a więc te momenty klimatyczne, i Solidarna Polska tutaj mówiła jasno, że to jest niebezpieczne, to jest nierealne, a tam to będzie szkodliwe. I prawda jest córką czasu, okazało się. Natomiast sposób i publiczne dawanie wyraz tym różnicom, to mi się nie podobało, nie podoba i nie będę tu udawał Greka, ale mój wysiłek, jeżeli mogę cokolwiek zrobić, zrobiłem, robię i będę robił, żeby właśnie tego uniknąć, bo to woda na młyn dla przeciwników. Nic nie ma lepszego jak podział w rodzinie. I teraz, i mówię, używam dlatego metafory, nie jestem posłem tej czy tamtej. Jestem posłem Zjednoczonej Prawicy. I PiS jest hegemonem, on rozdaje karty, natomiast każdy swoje miejsce. Chcemy, mówię tutaj w imieniu mojego środowiska, tak, związanego ze Zbyszkiem Ziobro, bo byłem tutaj cały ten czas, chcemy, żeby doszło do porozumienia i myślę, że jesteśmy w przededniu. Nikt przytomny czego innego sobie nie wyobraża. Natomiast sposób dyskusji, przysłowia, które lubię się odwoływać. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Dobra. Nie mów Matole, co się dzieje w szkole. Brudy się pierze w rodzinie, a nie na zewnątrz. No nie możemy. I te słowa, które padają, już nie będę cytował, z jednej czy z drugiej strony. Drogi panie Mateuszu, drogi panie Zbyszku, Zjednoczona Prawica. Nie podzielimy się. Jeżeli jesteśmy w takim nastroju jednoczenia, to mam dla pana trudniejsze... To rozsądek, to nie miłość. Trudniejsze wydanie, bardzo krótkie na koniec. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy wczoraj brali udział w marszu i także osiem gwiazdek mówili bez gwiazdek, gdyby miał pan krótko ich przekonać do siebie albo coś im powiedział, co by pan powiedział tak krótko? Do siebie? Tylko generalnie, czy do swojej formacji, co miałby pan tym osobom do powiedzenia, by pan się teraz do nich na koniec zwrócił? Tylko panie pośle, oczywiście no, uwzględniamy, że bez gwiazdek. No ja, po to co powiedziałem, żeby mieli, powiem elegancko, miejcie ograniczone zaufanie do polityków w ogóle. Macie rozum, macie swoje życie i spójrzcie na, tak jak oni nawet mówią, że, bo niektórzy prawdziwie w to wierzą, tam nawet osoby niektóre przeżywają, ja w to wierzę. To jest po prostu duża grupa ludzi. Nie zapominajmy, że pana prezydenta Duda 10,5 miliona, a po drugiej 10 i oni będą i my też będziemy. Że mamy jedno państwo i żeby każdy robił wysiłek wedle mnie, moich sąsiadów, mojej rodziny, bo też są podziały wszędzie, że mamy jednak te dzieci, bo nie mówię o tych dzieciach, ale każdy przejaw agresji i nienawiści, i żeby w rodzinie się spotykali, bo ja znam wiele rodzin, że się nie spotykają z powodu PiSu albo Platformy. No to jest chore. I to jest to, co nam powinno towarzyszyć według naszych tych naprawdę, których już nie ma. Bo ja tak się zastanawiam, czy my jesteśmy dziedzicami, może to wielkie słowa, ale naprawdę Polska jest.
i mamy potężny, nasze państwo, które przechodzi dobry okres, mamy dynamikę, mamy wzrosty, mamy inflację, mamy problemy, ale naprawdę nie jest w ogóle prawdą, że jest tragicznie. Powiedziałem tu z ironią, jeżeli jest tragicznie, mamy katastrofę i nie będzie komu spłacać i tak dalej, to skąd są propozycje takich pieniędzy? Pan odpowiada, że to dlatego, że trzeba wygrać wybory. No zaraz, a gdzie jest odpowiedzialność? No, a przed wyborami. Któż jest odpowiedzialny przed wyborami? Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję państwu. I Tadeusz Cymański, bardzo doświadczony polityk, mówił, nie wierzcie do końca nigdy politykom, mogę tylko do tego dodać, nie wierzcie też do końca dziennikarzom. A też coś o tym wiem. Dziękuję serdecznie. Ale jeden szczegół, nie wierzcie co, natomiast sprawdzajcie. I na tej podstawie konkretów, co robili, wybierajcie. Doświadczeni rodzice mówią, zaufanie to kontrola. I tak powinno być w przypadku elektoratów. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Tadeusz Cymański.